W moim życiu przygoda z ikonami zaczęła się właściwie od przyjazdu na Podlasie, bo tak naprawdę nie pochodzę z Podlasia. Można powiedzieć, że jestem osobą, która jest takim przeszczepem na tę ziemię. I w momencie, kiedy tutaj przyjechałam po raz pierwszy, a było to już ćwierć wieku temu, to było tak, że zobaczyłam coś, co jest niezwykłe. Niezwykłą obfitość kulturową, bo i prawosławie, ale i Tatarzy, i to wszystko, czym słynie Podlasie, i do tego wszystkiego oczywiście chrześcijaństwo rzymskokatolickie, więc tak naprawdę było to fascynujące. Był to taki moment, który mnie, że tak powiem, zastanowił. Wtedy też kończyłam swoją pracę, którą na uniwersytecie, prawda, pisałam, no i tak stwierdziłam, że to tak być nie może. Ja po prostu muszę to wszystko uwzględnić. Gdzieś to się musi pojawić. Ta sztuka sakralna, która po prostu tutaj jest, tak? Czyli po prostu to spotkanie. Spotkanie wielości. Więc to była ta fascynacja. Później ta fascynacja w sposób naturalny się zaczęła, że tak powiem, przekształcać już później w coś większego niż tylko fascynacja. Bo fascynować można się jakimś tematem, można zgłębiać temat teoretycznie, można, nie wiem, interesować się tematem w sposób taki, powiedziałabym, nie będący w centrum tego tematu. Natomiast prawdziwa przygoda i prawdziwa fascynacja prowadzi do tego, że w końcu się w tą ikonę wchodzi z głową i z butami, w takim sensie, że jest się oddanym tej ikonie. No i właściwie tak to jest, że po pewnym czasie, jeżeli samemu się maluje i ma się do czynienia z ikonami, to wcześniej czy później wiadomo, że się w tym temacie pozostanie. No i chyba tak było w moim przypadku. Ikona jest pracą, jest poważną pracą właściwie, bo w momencie, kiedy się podejmuje taki temat, to trzeba się zastanowić, po co się to robi. Więc na pewno jest pracą, bo do pracy podchodzi się w sposób poważny. Jest modlitwą, no bo rzeczywiście tak jest. Tak naprawdę nie chodzi przecież o powtarzanie modlitwy w sensie słownym, bo modlitwę powtarzać w sensie słownym można oczywiście, do tego właśnie służy słowo, a można ją powtarzać w sposób obrazowy i do tego służy ikona. Więc jeżeli ktoś pracuje nad ikoną ze świadomością, no to wtedy właściwie można powiedzieć, że modli się, tak? Przekazuje to, co jest dla niego ważne, tak? Albo porządkuje siebie wewnątrz, bo to też jest istotne. To też jest bardzo istotna funkcja ikony. Myślę, że bardzo dużo osób przyciąga ikonę z tego właśnie względu, że czas poświęcony ikonie jest to czas takiego osobistego uporządkowania. Na warsztatach ikonograficznych rzeczywiście spotkałam wielu rozbitków. Takich rozbitków duchowych albo życiowych. I można powiedzieć, że tak, że ikona ma takie właściwości, że wiedzie nas do pewnego spokoju. O tych właściwościach terapeutycznych ikony, że tak w cudzysłowie to ujmę, niejednokrotnie opowiadał brat Marcin Świąder, kapucyn, który trudni się pisaniem ikon, idzie po śladach Nowosielskiego i w zasadzie sposób obrazowania, taki kanon przedstawieniowy, czerpie z Nowosielskiego. Natomiast wielokrotnie wspominał, że ikona jest właśnie tym, co bardzo mu pomagało w pracy w trudnych środowiskach. Czyli dla osób, które były bardzo niepogodzone z życiem, w wielkim nieładzie duchowym, to ikona, taka mocna ikona, była czasem tym, co było w stanie ich sprowadzić z powrotem na właściwą ścieżkę. Można powiedzieć, że właściwie ikona, jeżeli ma się jej świadomość, to jest już później na pewnym etapie niezbędnym elementem tej duchowości. Jak gdyby nie ma tak, że da się to po prostu oddzielić, to tak już nie funkcjonuje. Bardzo ciężko byłoby się po spotkaniu z ikoną rozstać. Ikona jest pomocna każdego dnia i jest to tak, że patrzy się na wizerunki Chrystusa czy świętych, ale tak naprawdę dostaje się coś więcej, dostaje się jakąś energię. Gdybym miała powiedzieć tak naprawdę, czym jest ikona w sposób taki może bardziej osobisty, no to jest pewnym uświadomieniem Bożej obecności chyba. To chyba najlepsza definicja.